Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, Bioshock Infinite. W poprzednim odcinku spotkaliśmy proroka, który chciał nas zabić, bo nie jest Bogiem, tylko prorokiem, a prorok nie musi wybaczać. Automaty w Kolumbii sprzedają różne rodzaje. A dobra, chyba nie muszę tego czytać, bo zawsze to samo. Teraz mogę coś sobie wykupić, czy bo potrzebuję w ogóle czegoś, amunicji do karabinu może? Trochę sobie kupię, na wszelki wypadek. Tutaj pewnie mógłbym coś ulepszyć, ale mam za mało kasy. No, patrzcie tutaj po tysiaki. Te umiejętności, które chcę ulepszyć, zawsze trudno ulepszyć, nie? Okej, okay. No to wchodzimy. Jesteśmy chyba na wyspie już posągowej. Na wyspie posągu. Na wyspie pomnika, jak mówi tutaj achievement. Osiągnięcie steamowe. Witamy na wyspie pomnika. Dokładnie tutaj zmierzałem. Okej. Okay. No i po długiej drodze udało nam się tu jakoś dostać. Znajdź dziewczynę. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że dziewczyna, której szukamy, prawdopodobnie nazywa się Anna, Anna albo Anna. Sam nie wiem, jak to tutaj wypowiadać. W końcu jesteśmy w gramy grę, która jest po angielsku. Zamknięte. Zawsze, kiedy coś takiego tutaj jest, trzeba zrobić coś takiego. Whip. Piękny pomnik swoją drogą. To nie świnia, ale chcę i tak zrobić screenshota. Co wy tam trąbicie na dworze? Nie lubię moich sąsiadów. Nie lubię ich. Mieszkam w Niemczech i mam za sąsiadów tych uchodźców. I to nie dlatego ich nie lubię. Nie lubię ich dlatego, bo... Cóż. Oni są okropnie głośni. Cały czas tylko hałasują. I dlatego ich nie lubię. Ładne zdjęcie. Kapelusik, tak? Nie. Myślałem, że to kapelusz. Zawiodłem się. Typ. I guess even in a restricted area, these crackers need someone to clean the floors. Those politicians and scientists don't bother about what they say around me, because I'm some half-leaded colored boy. But I can tell they scared out of their wits by the thing they got locked upstairs, yes sir. They got a tiger by the tail, and they don't know whether to hang on or run. Trochę wolno mi szło dzisiaj czytanie. Ten obrazek mi się podoba, ten rysunek. Nie wiem dlaczego, scen mi się podoba. To bym chciał jako maskę, to dlaczego mi nie dają? No właśnie, gdzieś sąsiedzi zawsze są głośno, na przykład puszczanie muzyki z samochodu. O, dobra, to nie było tak późno, ale chciałem coś innego powiedzieć. Na przykład tutaj ten. Bawienie się w wyścigi i napierdzielanie silnikiem motoru o 5 nad ranem, czy tam o 3 nad ranem. I budzić wszystkich. Bo oni są bezpośrednio naprzeciwko nas. Ale nie traćmy teraz czasu na takie gadaniny, tylko chodźmy dalej. Tutaj na tej wyspie raczej wrogów nie spotkamy. Wiek 1, 5, 11, 17. Czy to jest tak zwany eksperyment? Na początku mówili coś o eksperymencie, pamiętacie? Tylko po co robić eksperyment, skoro już wiadomo, że eksperyment się nie uda? Coś takiego gadali w pierwszym odcinku. Zobaczymy. A co tu mamy? Jakiś plan. Czy coś takiego. Bardzo interesujące. Lubię te efekty. Kolorystyka fajna. Siphon passive. Dokładnie to samo sobie pomyślałem. Ale myślę, że możemy się tu odprężyć, bo tu raczej nikt nas nie zaatakuje. Tam muszę iść, prawda? To nie portfel. Lockpick attempt. Hmm.
to ta dziewczyna, której szukamy? Ciekawego chyba tutaj raczej nic nie zobaczymy już. Dlatego możemy się zacząć rozglądać po pokoju. Dancing? Dopóki nie będzie stripping, to mnie to nie interesuje. Geralt jest stary pedobirze. Bez jaj. Skończyło się. Czy to ta dziewczyna, której szukamy? Swoją drogą. No to chyba ona. Nie, radio może być włączone. To mi nie przeszkadza. To mnie raczej dodaje otuchy. Po co mi puste biurko tutaj wstawiasz? Tędy chyba muszę iść dalej. Stąd przybyłem. A co tutaj jest? A, laboratorium. I mikroskop. Bardzo, bardzo ciekawe to wszystko. Bardzo kurizjoralne. Mój Boże, wymyślał słowa. Nowe nagranie. Ciuch, ciuch, ciuch. Już myślałem, że dwa nowe nagrania. Posłuchajmy go. Zawsze trzeba klikać tu, mój Boże. Mr. Thompson, sir, I replaced the entire fuse banker's ass. And the lights were all in working order last night. Last night? There they go again. We go through boxes of fuses every day as of late. Just in the siphon alone. I don't. Oh! Oh, something's happening! Ajajaj. Coś się tam zdarzyło chyba. To wygląda okropnie, obrzydliwie. A na skróty też nie mogę pójść. No właśnie. Dlatego my ją raczej ratujemy niż ją porywamy. Mój Boże. Mam nadzieję, że dziewczyna ma się dobrze. Moje uszy. Tyle głośników. Dokładnie tak wygląda tutaj u mnie na dworze u moich sąsiadów. Dokładnie tak to wygląda. Takie tyle głośników i napierdziel basowy na cały. Na całe osiedle. To bardzo interesujące. Ciekawie to wygląda. Tutaj. Cały czas coraz to dłuższa kwarantanna. Kwarantanna nana. Jakby powiedział ten wieśniak z Wiedźmina jedynki. My tam nie wiemy nic o żadnych immunitach. Punkt obserwacji obiektów. O! Mogę wziąć? Nie. Tutaj też nie. To czyjaś sypialnia? Małe gnoje. Aktywuj trapiciela obiektów. Okej. Przebieralnia. Otwieration. Podłoga, muszę przyznać, że ładna zrobiona. Drewniana, ze stylem. Ze starych zniszczonych besek. Besek, desek. Cholera. Okej. Czujesz naprawdę jak w jakimś dziwnym miejscu. O! Nie widzi. Ona nas nie widzi. Czyli prawdopodobnie jest tam lustro, przez które tylko my możemy widzieć. Szyba, przez którą można widzieć tylko z jednej strony. Chodźmy ją spotkać. Niby tędy? Tak na okrągło? No mój Boże. Jest tak dziwnie zbudowane. Oh. No ale w końcu kwarantanna prawda?
is. It's got nothing to do with the job at hand. Ma ciekawą umiejętność. Może przenosić się do miejsc obrazów? Może otwierać portale? Czy jak to działa? Chyba... Coś czuję, że jeszcze się dowiemy. I to całkiem niedługo. Ona była od początku paskudna. Foksofon. Kolejny. Rzucają je nam teraz cały czas pod nogi. Different. I suspect it has less to do with what she is, and rather more with what she is not. A small part of her remains from where she came. It would seem the universe does not like its peas mixed with its porridge. To była krótka wiadomość. Biblioteka. Zdarzy się jeszcze coś ciekawego? Obserwujmy po prostu, aż się zamkną tutaj to okno się zamknie. Może jeszcze coś zrobi. Bo drzwi się jakoś nie chcą otworzyć. A nagle się otworzyły. Okej. To już wiedziałem. Tylko gdzie jest biblioteka? Ja pewnie podążaj tutaj cały czas do przodu. Holy shit. Hurry. I can do this. Wee! O, nie mogę się zabić. O, szkoda. Jesteśmy na tej statule? Czy to głowa statuły? O mój Boże. Co za budowle? Winda. Chyba tu muszę iść. My name is DeWitt. I'm a friend. I come to get you out get of here. Get away! No! Are you real? I'm real enough. He's coming. You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute, I'm getting dressed. I'll get you out of here. There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it, you're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? What are you... Give it to me. Huh. Ah, ona się nazywa Elizabeth. Elizabeth. It's a way out. No jasne. Otodko, no nie wrzesz tak ty, piorunie. Skąd wiesz, że tędy? A ja mam za zadanie cię stąd wydostać. Po ciebie. Oj, to wiesz, się może zdarzyć jeszcze wiele dziwnych rzeczy. Szybko! Szybko, szybko. Wszystko się rozwala. Jaki oni mają cel? Czy oni chcą ją zabić? Szybciej ją zabiją, zanim
zanim ją uwolnią, czy jak oni to sobie myślą? Że jak zacznie próbować uciekać, to wtedy zacznie się wszystko rozwalać i ją pogrzebie? Chyba mu nic nie zrobię. Na pewno nie? Pewny jesteś? Czuję coś, że możemy tędy pójść. Ciemno, nic nie widzę, aha. Ciężko mi teraz gadać, kiedy oni cały czas dialogi mają tutaj i... Cokolwiek, cały czas coś dzieje. Trochę jak taki interaktywny filmik. Przecież na górę, z góry przyszliśmy. He? Okej, okay, no może jakoś stamtąd uciekniemy, nie wiem. Ale mi się wydaje, jakbyśmy... Co, może wchodzimy jeszcze wyżej? Chyba tak. Tu nas jeszcze nie było. Co to za stwór? Sam się rozwalił? To była jakaś maszyna. Ciekawe, co na to mieszkańcy miasta. Bo tą statuę w końcu widać prawie z każdego miejsca w mieście. Co to jest? Mój Boże. Wszystko się rozwala. Maszyna przypominająca ptaka. Kolejna wizja. Tell me what you want with her. Open this door. Are you going to hurt her? Tell me what you want! Muszę otworzyć drzwi, prawda? Nie ucieknę przez okno. No, zobaczymy. Anna? Anna? Może będą całkiem mili. Anna to inna dziewczyna? Którą... co? Czekajcie. Może jemu też kogoś porwali. I teraz ma być taka wymiana. Ha. Ciekawe. Zatoka okrętów, he? Dziwne, znaczy ciekawe też, że sen cały czas się kończy. Zawsze się kończy, kiedy otwieramy drzwi. Anna. Anna. No, it's me. Elizabeth. Are you all right? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to... I said I'm fine. Just give me a minute. Do you hear that? It's music. Go on, I just... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt.
Mają tutaj plażę? Czy ona też lata? Tak, patrzcie. Taki wodospad jakby. Wszystko spada. Mój Boże. To wygląda ciekawie. I ta muzyczka. You see a young girl, a blue skirt? No? No. But I'm without an escort if you're looking to pass the time. Spadaj. Jak oni mają tu surfować? Have you seen a girl around here? A blue skirt, dark hair? Look at this one. Why don't you just sleep it off, chum? Małe gnoje. Ale przeszukajmy wszystko, może się coś znajdzie. Mianowicie tutaj. Ha, widziałem, że się błyszczy. Coś się błyszczało. Nie ma tutaj żadnych tych... żadnych skrzynek czy coś. Tutaj jest jedna, ale... nie ma żadnych nagrań w pobliżu. A to jest prawdziwy śmietnik. Tak wyglądają śmietniki. Przynajmniej w moim świecie. No to lecimy w górę. Pewnie tędy poszła. Zajebista broda, koleś. To trzeba przyznać. Okradnę cię. Coraz więcej pieniążków dostaję. Wii! Hehehehe. A żadnych nagrań tu nie ma. Skrzynka, skrzynka. Ach, opłaca się tutaj wszystko sprawdzać. Stąd przybyłem, a tu jest dalej plaża. Aha, okej, rozumiem. Zatoka okrętu, William R. Foreman. Coś jeszcze się zostanie pokazane? Wow. Niesamowite. Dlaczego to jest przechowywana amunicja? Chyba nie dla nich. An Oriental stopped me on the street and asked me for the time. Just like that. There should be a law. I think there is. Not here. Szkoda, że nie mogę wyciągnąć broni. Zastrzeliłbym te suki. A patrzcie, możemy zepsuć? Nie. Wygląda na... to wygląda jakby było z kamienia, nie z... piasku. Mój Boże. Ej wy, pływaki! Pływać nie mogę. A szkoda. Wyśmieli go, bo matka, bo nie należy do swojej matki. Znaczy, bo nie słucha swojej matki. Znalazłem ją. Stop. Hey, Miss. Miss Elizabeth. Hello. Oh, this is wonderful. Well, come dance with me, Mr. Twin. I don't dance. Come on, let's go. Why? What could be better than this? How about Paris? Paris? I don't understand. How could we get there? That's where that airship's going, but if you want to stay and dance, we can... No, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go right now. Ona chce do Paryża. No rozumiem, nie wiadomo ile lat, może nawet od małego dziecka, od kiedy się urodziła, była jako eksperyment traktowana. I teraz być na wolności to jest... to musi być wspaniałe uczucie. I tyle rzeczy do zrobienia, do nadrobienia i tak dalej. Mr. Duet, Comstock. I've read about him. They say he can see the future. Give a man a little power, he falls in all kinds of love with himself. I don't like his look. Do you dislike the look of the prophet or his gaze? Can we leave now? A ty co podsłuchujesz, gruby? trochę jak Bilbo. No co?
Ludzie! Powiedziałbym, że to chyba idealny moment, żeby zakończyć odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. W następnym odcinku spróbujemy dostać się do Paryża, co? Zobaczymy. W każdym razie dostaniemy się na statek. Na razie. Cześć.